Jak co roku o tej porze w murach Nickiego Zamku króluje fantastyka. Od 21 do 24 czerwca w murach tej gotyckiej budowli dosłownie tętni życiem, a to za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Fantastyki. W tym roku na zwiedzających czekało wiele atrakcji. Tradycyjnie w festiwalowej księgarni można było zapoznać się z najnowszą, jak i klasyczną literaturą fantasy. Łącznie przygotowano około 1400 tytułów, wśród których nie zabrakło twórczości gości honorowych Davida Webera oraz Nicka Pierumowa. Nie zabrakło również rodzimych pisarzy, takich jak Marcin Przybyłek, który podczas jednego ze spotkań autorskich ukazuje obsesję dążenia do sukcesu jako cechę wspólną współczesnego społeczeństwa oraz kultowych postaci science fiction, takich jak Nazgule czy też Sithowie. Ich wszystkich cechuje, można powiedzieć, nienasycenie i dążenie do czegoś, bez czego nie są kompletni, bez czego jakby nie akceptują egzystencji. Można powiedzieć, Sithowie ciągle węszą, prawda, wyją, szukają pierścienia, Nazgule. Sithowie nie potrafią żyć bez władzy, muszą kontrolować wszystko, swój los, przeznaczenie i innych ludzi, prawda? A Munz nie może żyć bez udowodnienia światu, że ptak, którego rzekomo odkrył gdzieś tam w południowej Ameryce, istnieje naprawdę. I wszyscy w środku gorzknieją. Będę się starał swoich słuchaczy przekonać, że te wszystkie trzy rzeczy mogą symbolizować to, co we współczesnym świecie jest na piedestale. Sukces. Czyli dążenie do tego sukcesu stało się religią współczesnych ludzi, którzy zaczynają cierpieć przez tę religię. Jakby nie doceniają tego, co mają, nie doceniają tego, co jest, nie doceniają tego, kim są. Niezależnie, czy jesteśmy fanami fantastyki, podczas trwania festiwalu z pewnością każdy znalazł coś dla siebie. Organizatorzy już dziś zapewniają, że przyszłoroczna edycja będzie równie ciekawa. Zbieramy krew dla Polski. Pod takim hasłem 23 czerwca pod jednym z supermarketów w Działdowie Polski Czerwony Krzyż przeprowadził otwartą akcję poboru krwi. Ostatniej imprezie zebraliśmy prawie 19 litrów krwi, czyli oddało 42 osoby. Było chętnych troszeczkę więcej, ponad 50 osób, ale niestety stan zdrowia nie pozwolił im na oddanie tego, co mają najdroższe. W sezonie letnim często występują braki w zapasach tego życiodajnego płynu. Dlatego, aby krwi nie brakowało, Polski Czerwony Krzyż za pośrednictwem zarządów rejonowych PCK i Klubu Honorowych Dawców Krwi rokrocznie organizują tego typu akcje. W Działdowie jak co roku mieszkańcy chętnie uczestniczyli w akcji, gdyż nasze miasto należy do ścisłej czołówki krwiodawców. W tej chwili w Działdowie chyba jesteśmy w czołówce wojewódzkiej. W zeszłym roku na przykład nasi mieszkańcy oddali ponad 1200 litrów. Mamy w tej chwili już ponad 20 osób, które oddało ponad 50 litrów. I jeszcze jedna rzecz, z której ja jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że ponad 200 młodych ludzi ze szkół, głównie z klas maturalnych, uczestniczyło w tej akcji, no i obiecują, że będą nadal w niej brali udział. Podczas trwania akcji propagowano również umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczano podstawowych zabiegów ratunkowych, mogących przyczynić się do ograniczenia śmiertelności w przypadku ciężkich urazów. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Fantastyki 22 czerwca na Podzamczu Nickiego Zamku odbył się niezwykły koncert muzyki elektronicznej w wykonaniu kompozytora filmowego Roberta Letkiewicza. Jestem generalnie kompozytorem muzyki filmowej. Komponuję muzykę elektroniczną przy okazji na potrzeby polskich pisarzy, kiedy mnie zapraszają do współudziału, tak jak na przykład Marcin Przybyłek, aby i jeszcze paru fajnych ludzi. Dlatego zostałem zaproszony tutaj do zorganizowania koncertu. Podczas koncertu wystąpił męski chór kameralny Lira. W roli prowadzącego wystąpił Marcin Przybyłek. Natomiast autorem opracowania graficznego był Krzysztof Halik. Koncert okazał się dużym wydarzeniem i pomimo późnej godziny zgromadził wielu entuzjastów elektronicznego brzmienia.
25 czerwca na stadionie przy ulicy Świerkowej zakończyła się trzecia edycja Działdowskiej Ligi Baseballu. W tym roku do finałów dotarły zespoły. Zespół Szkół Malinowo, Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2 w Działdowie, który po wygraniu play-off awansował do walki o medale. Mecze były dosyć zacięte, szczególnie mecze pomiędzy naszymi liceami. Natomiast Malinowo wygrało oba spotkania i po raz trzeci z kolei pod rząd zdobyło tytuł mistrza ligi trzeciej edycji. Na miejscu drugim uplasowały się zespół szkół nr 1 z Grunwaldzkiej, na trzecim Polna. Natomiast na miejscu czwartym gimnazjum nr 2 Jankesi, na miejscu piątym zespół szkół zawodowych Działdowo i na miejscu szóstym zespół szkół z Grudek. Działdowska Liga Baseballu spełnia ważną rolę w rozwoju tej dyscypliny sportu nie tylko w mieście, ale i w powiecie. Jest także dobrym przetarciem dla ligowców z naszego miasta, którzy w centralnej lidze baseballu dotarli do czwórki najlepszych, a to już sukces sam w sobie. W województwie warmińsko-mazurskim w piłkę nożną grają nawet najmłodsi. W piątek 22 czerwca na Stadionie Miejskim w Nidzicy rozegrane zostały finały województwa Żaków. Są to dzisiaj finały mistrzostw Żaków. Jest to rocznik 2002, 11-letni chłopcy, którzy jesienią rozpoczęli rozgrywki w swoich grupach. W całym województwie były 16 grup, no i jesienią rozegrali swoje turnieje, wiosną rewanże. Następnie odbyły się ćwierćfinały i dzisiaj gościmy w Nidzicy na pięknym obiekcie, dobrze przygotowanym, płyty świetne, właśnie te zespoły, które spotkają się w finale, żeby pokazać, jak grają i jednocześnie zdobyć miejsca w mistrzostwach województwa. Zawodnicy choć wiekiem nie imponowali. Techniki i zaangażowania mogliby im pozazdrościć ich znacznie starsi koledzy. Choć zaciętej gry nie brakowało. Dla małych piłkarzy tego typu rozgrywki to przede wszystkim dobra zabawa. Najlepszą drużyną tych finałów okazał się Ełk. Drugie miejsce na podium przypadło zawodnikom z Elbląga. Natomiast trzecie miejsce wywalczyli piłkarze Naki Olsztyn. Raz do roku nasze miasto w całości dosłownie tętni życiem, a to za sprawą cyklicznej imprezy o nazwie Dni Nidzicy, która rozpocznie się już w sobotę 7 lipca i trwać będzie przez kolejne 2 dni. W tym czasie działo będzie się wiele. Rozpoczynamy 7 lipca turniejem rycerskim Obóz Dygan Wielkiego Mistrza. Jest to już 13 turniej. Rozpocznie się około godziny 11:30. Podczas turnieju przewidziane jest wiele konkursów, turniejów, zawodów, pokaz ptaków drapieżnych oraz jak zawsze oczekiwana inscenizacja zdobywania miasta w tym roku. Inscenizacja ta odbędzie się na wzgórzach od strony pomnika króla Władysława Jagieły. Kolejnego dnia, mianowicie w niedzielę 8, rozpoczynamy Nidzickie Targi Rzemiosła oraz Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa Drobiowego. Festiwalowi towarzyszyć będzie kiermasz produktów naturalnych, tradycyjnych, regionalnych, prezentacja regionalnego rękodzieła. Od 4 do 8 lipca rozgrywany będzie na Orliku przy ulicy Kopernika międzynarodowy turniej piłki nożnej pod nazwą Nida Cup. Nie zabraknie również muzycznych atrakcji. Lato z radiem rozpocznie się od godziny 16 na placu przy Banku Spółdzielczym. Już dzisiaj Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ przygotowaliśmy wiele wspaniałych konkursów, wspaniałe występy, podczas których będzie można zobaczyć występ Ani Rusowicz, koncert zespołu Wilki oraz gwiazda wieczoru zespół Blue Cafe. Uwieńczeniem Dni Nidzicy będzie pokaz sztucznych ogni. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam.